Witam wszystkich serdecznie. Dzisiejszy film będzie poświęcony miastu na Mazowszu, jakim jest Sochaczew. Sochaczew jest to miasto dosyć stare. Prawa miejskie otrzymało przed 1368 rokiem. Obecnie w Sochaczewie mieszka około 35 tysięcy mieszkańców, przy czym jest to wartość zawyżona. W praktyce jest to bliżej 34 tysięcy mieszkańców. Sochaczew składa się jakby z czterech głównych dzielnic, które są rozmieszczone nad rzeką Bzurą. I ogólnie Sochaczew jest jakby miastem linearnym, które powstało właśnie nad Bzurą i rozwijało się na prawym brzegu Bzury wzdłuż jej głównego biegu. Także od południa dzielnicą najbardziej wysuniętą na południe jest Boryszew. Następnie mamy Czerwonkę, potem Trojanów i najbardziej wysuniętym na północ dzielnicą jest Chodaków. Jak już powiedziałem przed chwilą, Sochaczew znajduje się nad Bzurą, ale jednocześnie jakby rzekami granicznymi, które wpadają do Bzury i także są w Sochaczewie, jest Pisia, która płynie także przez Żyrardów, oraz Utrata, która przepływa przez Pruszków i Żelazową Wolę i właśnie w Sochaczewie uchodzi do Bzury. Jeśli chodzi o pochodzenie nazwy Sochaczew, to są jakby dwie teorie na temat tego, skąd wzięła się nazwa Sochaczew. Jedna z nich jest to teoria, że nazwa Sochaczew wzięła się od słowa socha, czyli jest to jakby średniowieczne słowo, które oznacza nic innego jak pług. I druga teoria głosi, że Sochaczew pochodzi od słowa sochacze, czyli suche gałęzie. To też jest prawdopodobna teoria, ponieważ jak wiadomo na Mazowszu w tym rejonie było dużo wierzb. To jest jakby naturalny krajobraz Mazowsza, to są po prostu wierzby i wiadomo, że te wierzby rosną dosyć szybko i mają dużo suchych gałęzi, więc jak najbardziej możliwe jest, że Sochaczew wziął swoją nazwę od suchych gałęzi. Obecnie główną atrakcją Sochaczewa jest zamek. Są to ruiny, już że tak powiem, w bardzo złym stanie, chociaż ostatnio poddane renowacji, zabezpieczone w takiej formie, aby jednak nie ulegały dalszej degradacji. Na naszej stronie znajdziecie Państwo odrębny film poświęcony zamkowi w Sochaczewie, gdzie opowiadamy krótką jego historię. Może nie taką krótką, bo w sumie od średniowiecza. Oprócz zamku, w jego pobliżu znajduje się scena. Jest to główne miejsce różnych imprez okolicznościowych, jakie się odbywają w Sochaczewie. Tam właśnie są występy różne. Dodatkowo scena została niedawno przebudowana. Jest możliwość wejścia na taki taras widokowy, który znajduje się na dachu sceny, tej muszli takiej właśnie kameralnej tutaj. Dodatkowo scena ta jest połączona z bulwarem, który przebiega właśnie pod zamkiem wzdłuż rzeki Bzury i prowadzi do plaży miejskiej, która jest właśnie zlokalizowana nad Bzurą. Przy plaży miejskiej mamy wypożyczalnię kajaków, do tego mamy jakiś taki bar, restaurację, gdzie można po prostu usiąść, zjeść i się czegoś napić. W lecie myślę, że jest sporo osób, które korzystają z tej plaży. Do tego mamy bulwar wzdłuż właśnie rzeki Bzury, gdzie mamy te różne głównie trawy, ale mamy też pojedyncze jakby drzewa, są to właśnie głównie wierzby. To jest taki właśnie typowy krajobraz dla Mazowsza, czyli pola, łąki i właśnie wierzby, samotne wierzby lub też tworzące ciąg wzdłuż właśnie dróg. Do tego nad bulwarem mamy pomnik, obelisk poświęcony obrońcom Sochaczewa, którzy walczyli tutaj w 1939 w ramach obrony Warszawy w czasie II wojny światowej, w czasie tak zwanej bitwy nad Bzurą. Jedną z najważniejszych dzielnic Sochaczewa jest właśnie wspomniana wcześniej Czerwonka. Jest to dzielnica, która znajduje się jakby najbliżej rynku. W pobliżu rynku znajduje się właśnie plac, który właśnie nazwa kiedyś tego placu wywodziła się od właśnie miejscowości Czerwonka i nazywał się to plac Czerwonkowski. Obecnie jest to plac obrońców Sochaczewa. Plac ten zmieniał przez wiele lat nazwę. Historycznie pełnił funkcję targowiska. Tutaj właśnie był plac targowy. Obecnie jest tutaj skwer. Wokół są różne restauracje. Jest trochę zieleni. Przebudowany został w latach 2013-2014 i taki kształt ma obecnie.
Z tego placu prowadzi droga 1 Maja, dawna Czerwonkowska. Była to główna ulica, która łączyła właśnie Stare Miasto z Czerwonką, czyli z miejscowością pod Sochaczewem, która w znacznej części została włączona do Sochaczewa i stanowi jakby główną część tego miasta. I właśnie w Czerwonce znajdowała się posiadłość szlachecka rodu Garbolewskich. Obecnie jest tam właśnie park imienia Włodzimierza Ignacego Garbolewskiego. Natomiast dawniej był tutaj właśnie pałac. W sąsiedztwie tego pałaca były właśnie spichlerze, była obora, są zabytkowe budynki, gdzie obecnie powstają osiedle mieszkaniowe. Natomiast sam pałac pełni obecnie funkcję Państwowej Szkoły Muzycznej, jest to siedziba właśnie tej szkoły muzycznej, a w pobliżu znajduje się Państwowe Technikum Rolnicze w zabudowaniach dawnych właśnie, zabudowaniach gospodarczych tego folwarku, można powiedzieć, szlacheckiego rodziny Garbolewskich. Będąc w Sochaczewie, nie sposób wspomnieć o jej obecnie w sumie poza zamkiem głównej atrakcji, z której Sochaczew jest znany, czyli kolejce wysokotorowej, która prowadzi właśnie z Sochaczewa w kierunku Puszczy Kampinoskiej do stacji Wilcze Tułowice, kiedyś także do stacji Wyszogród. Jest to kolejka wysokotorowa służąca obecnie celom turystycznym. Jest to jedna z głównych, jak nie najważniejsza atrakcja Sochaczewa.